Ten kanał tworzymy dla Was, czyli dla prawdziwych miłośników motoryzacji, którzy mają benzynę we krwi. Jeśli kochacie motoryzację, subskrybujcie ten kanał, bo codziennie pojawia się na nim zupełnie coś nowego. Ale mam dzisiaj dla Was petardę, ale taką absolutną, mega dużą petardę i bombę. Bo pisaliście do mnie 2-3 tygodnie temu, bo dosłownie kilka tygodni temu, pojawił się pierwszy na świecie resto mod Lamborghini Diablo. Resto mod to dla tych niewtajemniczonych, to oczywiście takie nowa, odświeżona formuła najbardziej kultowych samochodów świata. Na przykład Zinger jest resto modem Porsche 911. I ktoś wziął na warsztat Lamborghini Diablo z pierwszych serii, tak jak nasze, i zbudował resto moda, czyli wykorzystując dzisiejszą technologię, samochód, który jest oparty na tamtej starej bazie, tak żeby dało się tym jeździć. Suma summarum, my robimy coś podobnego, znaczy robimy samochód taki, jak nam się podoba, a nie do końca taki, jak ma być, nie wiem, w katalogu z 90 roku. Czyli będzie miał lepsze hamulce, będzie miał trochę inny układ wydechowy, inny kolor, zmienioną elektronikę i tak dalej, bo chcemy tym samochodem jeździć. No i teraz wysyłaliście mi te materiały, że we Włoszech powstał prawdziwy resto mod Lamborghini Diablo. Ma ich być wyprodukowanych kilkanaście sztuk i kosztują jakieś bajońskie pieniądze i podobno już jest w ofercie. Otóż, moi drodzy, dziś w tym materiale, jako jedni z pierwszych na świecie, zobaczycie z bliska ten samochód. No bo nie trzeba było chyba dużo mówić i opowiadać o tym, żeby nie mieć pretekstu, żeby pojechać i zobaczyć, obejrzeć, dotknąć. Sprawa jest bardziej skomplikowana, nie zrobiłem tego ja, bo ja jak sierota biegałem 2 godziny po Festival Goodwood, Festival of Speed i znalazłem bardzo dużo restomodów, ale nie takich, i tak również znalazłem takie restomody, na które będziecie po prostu, jak Wam je kiedyś pokażę, to wyrzucicie ten telefon, na którym to oglądacie przez okno. Więc musicie się przygotować, bo będą straszne, straszne, nie mogę Was sprzedać. I dzisiaj zobaczycie po raz pierwszy ten resto mod Diablo, który wcale do końca nie jest tak piękny, jak przedstawiają materiały. Bo okazuje się, że on wcale nie jest skończony. Że to jest tak naprawdę projekt, a dopiero te samochody będą powstawały za grubo ponad rok. No dobra, ale to za chwilę. Będziecie świadkami obejrzenia i spojrzenia takim naszym okiem wewnętrznym do tego resto Lamborghini Diablo. A teraz ja za sekundkę dojeżdżam do Piotrkowa. I w Piotrkowie zobaczymy, jaki jest kolejny etap. Więc zanim dojedziemy do Piotrkowa, bo to z Warszawy ponad godzina drogi, sobie tak jadę i zawsze sobie myślę, a sprawdziłbym sobie jakieś ubezpieczenie na Mubim. Może będzie tanie. O, przyjeżdża Mercedes C-klasa. Jakbym miał taką C-klasę, to bym od razu sobie wszedł w ten link, który znajduje się pod spodem, zobaczył, jakie jest najtańsze ubezpieczenie, wybrał sobie opcję i zobaczył, że jeszcze 150 zeta wróci na to konto. Więc gdybyście mieli taką opcję i bardzo dużo czasu wolnego, oczywiście nie za kierownicą, bo na dwie ręce na kierownicy zawsze są, pamiętajcie, dwie. Więc jeżeli siedzicie z boku i macie trochę czasu wolnego, to sobie wejdźcie w ten link, bo może się okaże, że przepłacacie za to ubezpieczenie. A ja dojeżdżam do Piotrka i za sekundkę puszczę Wam ten materiał z Diablo. Resto moda. Szybki komunikat. Michał, chodź tu. Chodź. Chodź. Tak. Michał ma do sprzedania swojego Lincolna. Jest super fajny. Jeżeli ktoś chce, to wrzucimy link pod spodem, bo ten Lincoln jest super fajny. A Michał naprawdę go potrzebuje sprzedać. Jakby nie będziemy wchodzić w szczegóły, ale potrzebuje go sprzedać. A fura jest fajna i nie sprzedajesz go dlatego, bo chcesz się pozbyć trupa, tylko jest fajnym wozem. No tak, no przecież oczywiście. Michał ma zawsze same fajne samochody. Ja mam same fajne samochody. Więc, jeżeli szukacie fajnego wozu i chcecie zrobić przy okazji dobry uczynek i pomóc Michałowi, to Lincoln powinien trafić do Was. To taki początek, komunikat na początek. Dziękuję. Proszę.
I Michał już ucieka, bo mówi, że nie pracował przez miesiąc przy naszym Diablo, więc nie będzie nam opowiadał, ale dlatego chciałem zatrzymać i powiedzieć, podzielić się tym. Link do ogłoszenia, wystawiłeś go w końcu gdzieś na czymś? Nie, wystawiony, tak. No to dobrze. No to bo ja go widziałem gdzieś na grupach różnego typu. Jak go wrzuciłeś. No wiem, widziałem. Jak się pojawia wiśniowy Lincoln Piotrków Trybunalski, no to... Może być jeden. No jak my wiesz, chyba chodzi o tego. No dobra. Dziękuję. No to proszę. Piotrek, co tam? Urlopy tak, też trochę, nie? Sezon urlopowy. Mike, jest odpowiedzialny za pasowanie karoserii, akurat ma urodziny, więc chwilowo go nie ma. Więc mam pauzę. Powiedz mi, ile czasu ma urodziny? Zależy, no. 50 urodziny się raz. Trzy razy w życiu, więc trzeba się rozkoszować tą chwilą. Tak, dlatego twoje auto musi chwilę poczekać. Tutaj Łukasz przygotowuje błotniki do wklejania elementów. Więc na razie postępy są małe. Łukasz, powiedz mi w końcu, co działamy? Bo to jest tak naprawdę taki pierwszy z prawdziwego zdarzenia etap trochę lakierniczy, nie? Trochę tak. Z to wzmocnienia, które kiedyś pokazywał Michał, który porobił tutaj na karoserii, żeby mu się, bo tam mu się już przetapiało to wszystko. I są te blaszki były poklejane jakby na klej tak od jednej strony. Uh-huh. To radia je fazuje i od tamtej strony na drugim budniku widać, zatapiamy je w tym kleju. Uh-huh. Żeby to miejsce było naprawdę już takie, to są te nefralgiczne punkty i one są teraz zatopione w tym kleju i na to pójdzie dopiero kobra, będzie to matowane i te wszystkie takie miejsca, gdzie są te blaszki, są po prostu zatopione w tym kleju do karoserii, żeby to, broń Boże, w życiu nie skorodowało albo nie puściło. No tak. W tym momencie nie ma w ogóle mocy, żeby to się coś tu stało. Ty, powiedz mi jeszcze jedną rzecz, jak to jest tutaj z tym zorganizowane? Jakby, o co tutaj chodzi? Tu jest nad kole? Tak. Że tam masz taki ten tak. Profil cały? Tak. Dodatkowy? Tak, no to tak sobie ktoś wymyślił, tak sobie zrobił i tak musi być. No dobra. Poprawiamy fabrykę, aczkolwiek no wszystkiego nie będziemy skifować, nie? Przód masz tak, idziemy do przodu, on już jest praktycznie też... Przód idzie do przodu, to jest dobrze. Przód idzie do przodu, tak. Przód jest... To jest piękne, bo to jest... Tego się nie da pomylić, nie? Z żadnym innym samochodem. Patrzycie na to i wiecie, od czego to jest, nie? Jakby to jest proste i oczywiste. Proste, kanciaste i oczywiste. No. Tutaj już te szczeliny wszystkie oczywiście, rygiel był troszeczkę jest podniesiony, więc ta maska jeszcze nie jest taka leżąca, ale jak ją weźmiesz w tą stronę, to już szczeliny są praktycznie wyrobione. Uh-huh. I teraz, no tak jak mówił tutaj prezes, no czeka tutaj teraz praktycznie już na szpaklowanie. No go tu nie ruszamy, będziemy teraz już podokładane jest tutaj wszystko tutaj w koło do reflektorów. Teraz muszą być założone i będzie trzeba, podejrzewam, jeszcze zebrać z tego, co jest dowodzone. No żeby wiadomo, żeby na rantach nie było żadnej szpakówki, takie rzeczy unikamy jak ognia, takiego czegoś. No dobra, no ubudubu prezes wobec tego, kiedy go wrzucamy w jakiś jeden kolor, żeby był już... Jeszcze trochę, to zależy jak fizycznie będą wywozić. Jarek, tak szybko jak Jarek doprowadzi powierzchnię, dopiero wtedy będzie można go zapodkładować. Wyciągnąć. Tutaj sam szukuć to nie będzie jakoś tam. Bardzo mocno. A tył mamy zrobione, tył mamy tak, gotowe. To jest praktycznie kosmetyka. I będzie wreszcie taki etap składania. Tak, uzbroimy go wtedy we wszystkie detale i będzie w jednolitym kolorze. Wtedy nabierze brełę. Przyjedziesz, będzie w jednym kolorze, to już bliżej jak dalej. Tak, to wtedy otwieramy szampany i obchodzimy 50. I wtedy patrzymy na linię auta, wszystko się ładnie układa. Jeżeli jest okej. Okay. Pudrujemy i wszystko musi nachodzić pod kreskę. No, dokładnie tak. Więc przy okazji, w związku z tym, że nie znalazłem samochodu, który robił największe wrażenie, widziałeś ten włoski projekt retro, jak to się nazywa? Retro Modla Diablo, takiego powrotu Diablo. Resto Modla. Resto Modla, widziałeś? No więc on był teraz w Google. Nawet pojechałem do tego Goodwood, żeby specjalnie obejrzeć i zobaczyć ten samochód. Byłem tam 2 godziny, w ciągu 2 godzin nie znalazłem go. Zobaczyłem dużo innych restomodów, ale nie znalazłem. Natomiast poprosiłem
Mateusza Żuchowskiego, naczelnego, słuchajcie, Classic Auto, żeby on został jeszcze dłużej, żeby poszukał, gdzie i w którym miejscu to jest i nagrał nam parę szczegółów. I teraz, co ciekawe, jest to fura, która zrobiła na świecie najwięcej zamieszania teraz. Bazuje na pierwszych modelach Diablo, ma ich być tam wyprodukowanych chyba kilkanaście sztuk. Mają przepiękne rozwiązania technologiczne, bo rozwiązali to, z czym ja się też jakby zastanawiałem, bo oni troszkę robią to, co też trochę my robimy, tylko my robimy w znacznie mniejszej skali, czyli jeżeli hamulce to lepsze, jeżeli wiesz, elektronika to lepsza. Ale widać ewidentnie, że też im mają problem z tym, że lubią lampy, które są zamknięte w Diablo, w pop-upach, ale jak podnosisz, to faktycznie ten samochód ma zeza, on źle wygląda. I oni rozwiązali to inaczej. Super to rozwiązali. W tym miejscu są zakryte lampy. Jak je otwierasz, to one się opuszczają w ten sposób. W zupełnie drugą stronę, świetna sprawa. I tu wtedy masz lampę, która świeci. I wtedy to ma sens. Tak. Jakby to wtedy jest fajne. To, że nie są pop-downy. Pop-downy są, a nie pop-upy. Tak. Na tym. I to ma wtedy rację bytu. Super pomysł. Super, naprawdę super pomysł, więc jeżeli chcecie, to jest ten materiał, który Mateusz nam nagrał teraz na Festival of Speed w Goodwood. Cześć, z tej strony Mateusz Żuchowski z Classic Auto. Jestem w tej chwili na Goodwood Festival of Speed i co prawda nie planowałem nagrać tego filmu, ale koniecznie muszę pokazać wam jedną rzecz. Także nawet jeśli nie mam do końca dzisiaj do tego narzędzi, mam nadzieję, że wybaczycie, ponieważ dzieją się bardzo ciekawe rzeczy. To, co tutaj widzicie, to Lamborghini Diablo. Nieodległe od tego, które już znacie z kanału Patryka. Ale tutaj mamy inne Diablo, które myślę jest no mniej więcej tym, co Patryk w swoich marzeniach widzi. Ono już jest tutaj w miarę ukończone i nawet jest gotowe do wejścia na rynek. Bardzo ciekawa rzecz, której przyjrzymy się teraz trochę bliżej. Ekscentryka. Tak się nazywa firma, która myślę chce być takim troszkę jakby włoskim Zingerem, coś takiego. No bo jednak projekt, który przywozi do Goodwood, jest naprawdę bardzo gruby. Tutaj mamy historię firmy, która jak widać na razie nie jest bardzo długa, ponieważ zaczęła się w wakacje 2020 roku za sprawą tego pana, Emanuel Colimbini, zamożny kolekcjoner różnych super samochodów, który, o właśnie, tutaj stoi i pije wodę. Ciao Emanuele. To jest jego dziecko. To jest samochód, który szczerze mówiąc zrobił dla siebie, tak jak mi mówił przed chwilą podczas naszej rozmowy. Taki mniej więcej był punkt wyjścia, a tutaj mamy samochód, który jak on mówi jest takim Lamborghini Diablo uszytym ze snów. Taka składanka The Best of Lamborghini Diablo. Cóż to oznacza? Oznacza to już całkiem zaawansowane zmiany w wyglądzie tegoż samochodu, które są inspirowane różnymi modelami, różnymi wariantami Diablo. Tutaj z przodu myślę, że możemy odkryć głównie inspirację późniejszą wersją GT, która miała zresztą, jak pamiętacie, światła z Nissana 300ZX. No i też jeszcze tutaj ten spoiler właśnie, który mi przypomina wersję GT. No i felgi, prawda? Felgi, które też mi przypominają wersję GT. Ale na przykład już te wloty powietrza to jest nawiązanie do Diablo SV. Chociaż, no jak widzicie, tutaj zrobione w dużo bardziej wymyślnej, nowoczesnej formie. No i też znacznie inny tył, prawda? No tył, który chyba jest najbardziej już inwencją własną samego pomysłodawcy. Ciekawe, że nie ma tego spoilera, jest taki bardziej czysty w formie, no ale te wydeszki, ojej, robią wrażenie. Tak, te restomody stają się takie coraz bardziej wymyślne w formie biżuteryjne, firmy mają coraz więcej ciekawych pomysłów i fajnie widzieć coś takiego zaaplikowane również na liniach zaprojektowanych przez Marcello Gandiniego. Jednak broni się to ogólnie wszystko, według mnie się broni. Zajrzyjmy jeszcze do środka. Środek znacznie inny. W sumie tutaj jest to ciekawe o tyle, że wygląda nawet bardziej oldschoolowo od tego oryginału, bym powiedział. Zobaczcie, to są na razie na tym etapie jeszcze, jak widać, atrapy. To nie działa, ale no już wygląda. Zobaczcie, jak tutaj
kierownica, jak wygląda, ciekawa rzecz bardzo. Gałka zmiany biegów, która będzie prowadziła do skrzyni sześciobiegowej. Manual w Diablo był pięciobiegowy, także to będzie nowa skrzynia, ale pan Emanuel jeszcze nie chce mi powiedzieć, który, kto będzie pod dostawcą, to podobno ma się wyjaśnić za około miesiąc od teraz. Jeszcze sobie zobaczymy zbliżenie tutaj. Jeszcze zbliżenie zrobimy na wszystkie przełączniczki. No, ciekawie to wygląda, takie wszystko jest dopasowane. O, tutaj jeszcze taka tabliczka znajomie znamionowa. Centrica Resto Mod. Egzemplarz 0 z 19. Planowana produkcja wynosi 19 egzemplarzy. Ich wytwarzanie ma się zająć, ma się zacząć za około 18 miesięcy od teraz, ponieważ jeszcze jakieś 12 miesięcy ma trwać przygotowanie do produkcji, która będzie się odbywała, wyobraźcie sobie, ze wszystkich miejsc na świecie w San Marino, ponieważ właśnie stamtąd pochodzi pan Emanuel. Jest to jakieś, jeżeli dobrze pamiętam, jakieś 2 godziny drogi od Santa Gata Bolognese, coś takiego. I tam ma być po prostu te 19 sztuk złożonych i podobno zainteresowanie klientów już jest. Nie wiem, czy wśród nich również się znajdzie Patryk Mikiciuk, może jeszcze powie nam na to pytanie. Jeśli chodzi o mnie, to przyznam, że na razie ten projekt na tym etapie wygląda dla mnie całkiem przekonująco, jeśli chodzi o wersję w warstwie estetyczną, jest on dopracowany. No przy czym musimy oczywiście pamiętać, że warstwę estetyczną to jest najłatwiej zrobić, a jakieś tutaj takie dalej mówię, no to wszystko jakby ma klimat, jest fajne, ale myślę, że ruszyć produkcję będzie jednak stosunkowo trudno, biorąc pod uwagę, że jest to zupełnie nowy producent, choć jednak z tego co rozumiem, zaplecze finansowe do realizacji tego marzenia ma. Takie zbliżenie na włókno węglowe, które według zapewnień twórców ma także uzasadnienie strukturalne, że jest zwiększona sztywność tej całej konstrukcji. Tutaj pod maską siedzi dalej wczesny silnik z historii Diablo, ponieważ no, to jest ta sama jednostka, która ma być tutaj, czyli V12 o pojemności 5,7 litra o mocy zwiększonej w tym przypadku do 550 koni. No i to wszystko przez tę ręczną skrzynię przekazywane na oponę, jak widać, solidną. Zobaczmy, jaki rozmiar. 325x30 ZR19. Tak, no. Myślę, że klimat takiego superauta z połowy lat 90. jak najbardziej zostanie zachowany. Cóż, tyle wiadomo o tym samochodzie. Na tę chwilę pomyślałem, że się podzielę nim z wami, ponieważ to jest w ogóle ciekawa sprawa, że akurat w tym momencie, kiedy Patryk prowadzi te renowacje, taki projekt już powstał i jak widać ma ciekawą, zaawansowaną formę, która też pokazuje, jak ten cały ogólnie trend restomodów się rozwija i będzie się, myślę, rozwijał coraz dalej i będzie przynosił również takie ciekawe kreacje. Także tyle ode mnie. Cóż, może dajcie znać w takim razie, co sądzicie w ogóle na temat tworzenia takich restomodów, a w szczególności na bazie takich samochodów jak Lamborghini Diablo. Cześć!